chociaż nie śpię, tylko ja. W taką noc nie czuję się sam. Sami o sobie mówią, że ich muzyka zwala z nóg. Kto ma wątpliwości, musi posłuchać. Zespół Pink King tworzą czterej panowie: Kamil, Mateusz, Kamil i Paweł. Są ze Śląska, grają razem od 2018 roku. Ich muzyka to mieszanka rocka, popu i szeroko pojmowanej alternatywy. W grudniu pojawił się ich debiutancki album. Ja patrzę w sufit pełen gwiazd. To jest program Przystanek Kultura Kinga Jamioła. Zapraszam. I cieszę się, że obok ciebie mam nieprzespana noc i zmęczenie za dnia. Podoba mi się to, jest dobrze, gdy tak mam. Czas stoi w miejscu i nie porusza się. W Rybniku wystąpi Grubson, artysta rozpocznie tutaj swoją trasę koncertową Gdzie jesteśmy Tour. Kierują fikcyjne postaci, wyłączam się. Choć nie chcesz ze mnie grać, to przy tobie nie chcę grać. Na ustach wciąż twój słodki smak, a w tle tym razem Anderson Paak. Choć nie zły ze mnie grać, to przy tobie nie chcę grać. Na ustach wciąż twój słodki smak, a w tle Anderson Paak. Siedzimy przy stole, wygraną wypisaną na czole. Stawiam na to, że cię rozbiorę. Robię to, lubię to. Czekaj, to pokażę, jaką los mi dał kartę. Życie samo z tobą jest warte. Serce mam dla ciebie otwarte. To będzie wyjątkowa muzyczna fuzja w Wodzisławskim Centrum Kultury. Na jednej scenie wystąpią Piotr Kupicha z zespołem Fil i Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa. Koncert już w marcu. Cześć, widzimy się 20 marca w Wodzisławskie Centrum Kultury. Do zobaczenia, nie może was zabraknąć. Wszystkiego dobrego. Panie Marku, trzymam w ręce płytę Feel the Best. To płyta podsumowująca dziesięciolecie zespołu, zawierająca utwory z ostatnich 10 lat. Na niej 16 dokładnie utworów, które będzie można usłyszeć w murach Wodzisławskiego Centrum Kultury w zupełnie nowych, innych aranżacjach, a to już ogromna zasługa Wodzisławskiej Orkiestry Rozrywkowej. Tak, tylko jest mała nieścisłość, to nie już 10 lat zespołu Feel, a 15 lat. No i tak się szczęśliwie składa, że zespół Fil zgodził się na współpracę z nami. Zgodził się na współpracę z nami, ponieważ znamy się z menadżerem, który miał okazję nas niejednokrotnie usłyszeć i propozycja wyszła jakby ode mnie, czy byśmy wspólnie nie zrobili takiego projektu, w którym zarówno Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa, jak i zespół Fil zagra wspólny koncert. Wymagało to oczywiście ogromu nakładu pracy, bo te utwory musiały zostać przearanżowane na naszą orkiestrę. Kiedy mieliśmy już ten materiał, został on zaakceptowany przez zespół. No i nie ukrywam, że ten koncert miał już być za nami. No ale żyjemy w takich, a nie innych czasach, więc będziemy grać ten koncert w marcu. Miał być zagrany pierwotnie w grudniu zeszłego roku, został przełożony na 20 marca 2022 roku na dzień dokładnie ten sam, bo to jest niedziela, na godzinę 18. Także wszystkich serdecznie zapraszam na niesamowite wydarzenie, w którym zarówno zespół Fil, który będzie świętował 15-lecie, wspólnie z Wodzisławską Orkiestrą Rozrywkową. Jakie utwory będzie można między innymi usłyszeć? A to same hity. Same hity, które myślę każdy zna. A gdy jest już ciemno, jak anioła głos,
to tylko niektóre z tych utworów, które są na tej płycie. W zupełnie nowych aranżacjach myślę, że wszyscy będziemy się wspólnie wspaniale bawić. Przygotowanie tych aranżacji to z pewnością duże zadanie, ale Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa podoła, bo macie już przecież wprawę. Kilka lat temu występowaliście na tej scenie tutaj z Marcinem Wyrostkiem. Dokładnie tak, to było naprawdę również niesamowite wyzwanie i przeżycie, bo zarówno Marcin Wyrostek, znakomity polski akordeonista, można powiedzieć wirtuoz tego instrumentu, no był wyzwaniem, ponieważ no to jest muzyka zupełnie inna niż muzyka, którą będziemy grać z zespołem Phil. Tutaj z Marcinem Wyrostkiem to była bardziej klasyka, utwory Piazzolli zaaranżowane na orkiestrę i specjalnie oczywiście na naszą orkiestrę. Wymagały naprawdę niesamowitej takiej pracy, która no, została doceniona przez publiczność, bo były znakomite recenzje po tym koncercie i jestem pewny, że dokładnie takie same recenzje będą po koncercie z zespołem Phil. I tego życzymy. Dziękuję bardzo. Dzięki. 13 lutego w Operze Śląskiej koncert upamiętniający rocznicę urodzin znakomitej artystki Anny German. Zaprasza Aleksandra Stokłosa, która wystąpi w koncercie Tańczące Eurydyki. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 13 lutego o godzinie 18 do Opery Śląskiej, tutaj do sali Didura, na niezwykły koncert poświęcony Annie German. Czemu pokazuję tą płytę? Będę o tym mówiła na koncercie, ale to płyta z dedykacją pana Zbigniewa Tucholskiego, czyli męża Anny German. Znajdują się tu piosenki te mniej znane, które również Państwu zaprezentujemy. Myślę, że będą Państwo mile zaskoczeni, bo Anna German to nie tylko liryzm, który znamy. Ten piękny liryzm usłyszymy w takich piosenkach jak Człowieczy los, Odnaleźć świat. Trochę więcej temperamentu usłyszymy w piosence Tańczące Eurydyki, a to, co zaprezentujemy Państwu w drugiej części koncertu, może Państwa bardzo mile zdumieć i wprawić w bardzo dobry nastrój. Dobry nastrój? 14 lutego. To data urodzin Anny German, dziś uznane jako święto zakochanych. My spotykamy się w przeddzień, ale przecież ona przez wielkie O urodziła się właśnie 14 lutego. Myślę, że będą Państwo mile zaskoczeni, zatopieni w liryzmie i we wspólnej zabawie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ja zapraszam Państwa Aleksandra Stokłosa, która będę miała zaszczyt zaśpiewać te piękne wszystkie piosenki, zatańczyć i jeszcze, o właśnie, to mała tajemnica. Zapraszam ja i zaprasza kwartet Format Gabriel, a także Klaudiusz Jania, który będzie nam akompaniował przepięknie na fortepianie i który jest autorem wszystkich aranżacji. Czekamy na Państwa. Zapraszamy. Teatr Mały w Tychach zaprasza na Kto nas odwiedzi? Wesołą i z pewnością trochę mroczną sztukę Igora Sawina w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego. Ośmielę się zwrócić Pani uwagę, że w jadalni jesteśmy zupełnie sami. Lady Eleonora Ashley Braveheart. Na rozgrzewkę, no nie. Ale proszę mi wierzyć, że potrafię odróżnić smak dobrego wina. Bez żalu. Pieniądze, wiesz, to nudne. No, zbyt długo. Wujaszek Wania, sztuka Antona Czechowa, zostanie wystawiona na deskach Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Nareszcie w domu? Nie w domu, nie w domu, a na werandzie. Pani ojciec ma trudny charakter. Przez 25 lat! Wykładał i pisał o tym, co mądrzy już dawno wiedzą, a co głupców nie interesuje. Ja nie wytrzymałbym w tym domu ani miesiąca.
Udusiłbym się. Raz w życiu niech się pani zakocha czym prędzej po same uszy w jakimś wodniku i pędz głową w wir. Czy ona się panu podoba? Kto? Moja pasierbica, Sonia. Ty byłeś człowiekiem o ustalonych poglądach. Świetlaną jednostką. Tak. Wszyscy patrzą na mnie z politowaniem. Wszyscy myślą sobie, ale nieszczęśliwa mam starego męża. Powiedz, jak to jest, że na świecie tym jest tak dużo łez. Ja chcę żyć. Co dzień wielki deszcz. Lubię gwar, lubię sławę. Pada wokół nas. Powiedz, jak to jest. Pani jest moim szczęściem. Życia płaczę cały czas. Moim życiem, moją młodością. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej wraca do Bielska-Białej po przerwie wymuszonej pandemią. Tegoroczna odsłona imprezy ma rozpocząć się 21 maja i potrwać kilka kolejnych dni. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej odbywa się w Bielsku-Białej od ponad 50 lat. W tym roku przypadnie 29. edycja tego wydarzenia. Tutaj kończymy ten przystanek Kultura. Już zapraszam na kolejny. Do zobaczenia.